Niedzielne popołudnie spędzamy na castingach do kolejnej edycji Top Model lub, jak kto woli, Top Model. Sprawdzimy, czy znajdziemy tutaj w tłumie kolejną polską top modelkę. Czekaliśmy na ten moment tak naprawdę, bo trochę się za sobą stęskniliśmy, to jednak były 3 miesiące przerwy, super. I myślę, że każdy wrócił teraz na plan Top Model, tak jakbyśmy się spotkali ze swoimi dawnymi przyjaciółmi z klasy, z wakacji. Jasiu, powiedz, jak się wraca do Polski? A, dobrze, tylko prosto z samolotu przyjechałam na casting właśnie w Warszawie i nie spałam w ogóle w samolocie i mam nadzieję, że dziewczyny przekonają, że naprawdę tutaj chcą być, bo będę miła, ale też będę ostra, bo żeby osiągnąć coś w życiu, trzeba być professional. Ale mam 17 lat, no ale mówili, że 17-latki też mogą się zgłosić, więc mam nadzieję, że to nie utrudni niczego. Słuchaj, a ty masz dość odważny strój jak na 17-latkę. Odważny? To jest prosta sukienka, wydaje mi się, że nie jest. Marzą ci się światowe wybiegi? Tak. Już najbardziej bałabym się chyba sesji z wężem, czy bądź z jakimiś robakami, coś w tym stylu. Dzisiaj już pokazywałam moje zdjęcie ulubione, które mam nadzieję, że się spodoba jakoś. Boisz się kogoś z jury? Boję się to strasznie, ale nie wiem którego, bo wiem, że Asia jest taka miła bardzo i życzliwa. Wiem, że pani Kasia jest taka rzeczowa i wydaje mi się, że jest taka bezstronna. A boję się trochę, jak to chyba ja kobieta, mężczyzn się trochę boję chyba, ich opinii. A jeżeli chodzi o rozbierane zdjęcia? Spokojnie. Wygląda na to, że casting będzie trwał jeszcze bardzo, bardzo długo, ale jestem święcie przekonana, że dziewczyny cierpliwie będą czekać na swoją kolejkę w drodze do kariery. A tymczasem my już uciekamy i losy Top Model będziemy na pewno śledzić. Do zobaczenia.